Jako zwykli obywatele naszej pięknej nadwiślańskiej krainy, bardzo często jesteśmy zaskakiwani dziwnymi pomysłami, którymi nagle, z naszego punktu widzenia bez żadnego powodu, zaczyna zajmować się polski rząd. Mamy taki przypadek dokładnie teraz. Przez ostatnie dwa dni dużo się działo w mediach, dużo działo się w telewizorkach, na portalach i we wszystkich miejscach, które atakują nas tą rządową propagandą, rządowym przekazem. Przyjrzyjmy się temu przypadkowi i spróbujmy go rozmontować na części pierwsze. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Shortach i kolejnym odcinku serii Techniki Manipulacji. Spójrzymy na sytuację, która wielu z Was, wiem, bo dostaję od Was wiadomości, że nie tylko mnie to zaskoczyło, na sytuację, która wielu z Was zaskoczyła właśnie bardzo poważnie, bo tak naprawdę wydarzyła się w sposób zupełnie, zupełnie niespodziewany. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd, mimo tego, że informacje na temat tego, co dzieje się w tym kawałku rzeczywistości, który dzisiaj będziemy omawiali, informacje te dotarły do najwłaściwszego ministra już w lipcu, nagle we wtorek w tym tygodniu sam pan premier, najwyższy nasz rządy w Polsce sprawujący Donald Tusk, zajął się swoim ojcowskim okiem sprawą tak zwanych alkotubek. Mówimy oczywiście o napojach alkoholowych, które są sprzedawane w takich opakowaniach foliowych, które przypominają różnego rodzaju właśnie wyciskane z foliowych torebek soczki dla dzieci. Ale napoje te wyglądają, czy trochę przypominają wyglądem swoim właśnie dziecięce, słodkie smakołyki. Pojawiły się w sprzedaży dawno temu. Sprawa znana jest ministerstwu od lipca, a tymczasem właśnie teraz, właśnie w tym tygodniu, nagle sprawa nam wybucha. Jak to wygląda? Każdy z nas widział. Pojawia się informacja, która... Jeszcze raz. I tak naprawdę każdy rozsądnie myślący człowiek w Polsce zadaje sobie pytanie, dlaczego nagle taka sprawa pojawia się jako temat nie tylko w ogóle funkcjonujący w tej ogólnie nazwanej przestrzeni publicznej, ale dlaczego właśnie teraz ten temat, który ma jakieś kompletnie marginalne znaczenie, nagle staje się najważniejszą rzeczą. Nagle właśnie teraz zajmuje się nim premier, zajmują się nim ministerstwa, zajmują się nim praktycznie wszystkie media. Przecież mamy większe i znacznie, znacznie ważniejsze problemy. Problemy, z którymi powinni zajmować się ludzie, tacy jak ministerstwa, tacy jak premier, tacy jak polskie służby. To wszystko, co robi dzisiaj rząd, to wszystko, co robią służby państwowe w kwestii alkotubek, to wszystko, cała ta energia powinna być przekierowana w zupełnie, zupełnie inną stronę. Moim zdaniem tu powód jest zupełnie prosty i chyba oczywisty. Tak naprawdę to jest doskonała przykrywka do bardzo wielu działań, do bardzo wielu problemów, do bardzo wielu zaniedbań, rzeczy zrobionych celowo albo po prostu z urzędniczej bezmyślności, które w ostatnich tygodniach wypłynęły na powierzchnię, które w ostatnich tygodniach przysparzały problemów nie tylko PR-owych ludziom z gabinetu Donalda Tuska. Bo jak popatrzymy sobie na tą całą sytuację wokół alkotubek, to tak naprawdę widzimy tylko jedno. To jest sprawa błaha, sprawa o niewielkim znaczeniu, sprawa o zupełnie, zupełnie pomijalnej wadze, jakby w skali całego spektrum problemów, które nękają naszą zmordowaną ojczyznę, ale jest to świetny przykład tego, co można zrobić od strony działań stricte PR-owych, aby na prostym, łatwym, nieistotnym zupełnie detalu, na nieistotnej zupełnie sprawie pokazać sprawczość i siłę naszego najważniejszego rządu. Jak to wygląda na co dzień? Najczęściej taka sytuacja rozgrywana jest wedle starej zasady problem, reaction, solution. Czyli wymyślamy problem albo, tak jak w tym przypadku zakładam, wyciągamy gdzieś z archiwów, wyciągamy gdzieś z takiej naszej listy tematów zastępczych jakiś problem, który ma znaczenie, ale znowu znaczenie bardzo wąskie, znaczenie bardzo marginalne. Wyciągamy z niego wszystko, co się da, najczęściej przy wykorzystaniu tak zwanych autorytetów. Tutaj oczywiście nieocenione absolutnie zasługi mają ludzie z mediów, mają ludzie z tak zwanego grona eksperckiego. Wystarczy, że życzliwa rządowi telewizja zaprosi do programu w tym paśmie śniadaniowym albo do programu w paśmie publicystycznym kogoś, kto taki temat alkotubki czy czegokolwiek innego przynosi. I mamy w tym momencie możliwość pokazania tego, jak bardzo ważki, jak bardzo ważny, jak bardzo istotny dla funkcjonowania ojczyzny jest ten temat, jak bardzo natychmiast w
w tej sekundzie musi się nim zająć zestaw wszystkich świętych z naszej polskiej administracji. Takie osoby, które wybierane są do nagłaśniania tego typu tematów, mają zwykle kilka źródeł pochodzenia, czy pochodzą z kilku różnych grup, z kilku różnych źródeł. Mogą być to osoby, które zostały bezpośrednio dotknięte problemem, który stanowi trzon takiego zawracania gitary, takiej akcji na temacie pobocznym, na tym temacie zastępczym. Jeżeli mamy tutaj do czynienia z ofiarami jakiejś katastrofy, z ofiarami jakiegoś nawet, nie wiem, znanego z mediów wypadku drogowego, jakiejkolwiek sprawy kryminalnej, obyczajowej, czy takiej, która po prostu ma w miarę szeroki zasięg, bardzo często to osoba, która była ofiarą albo była uczestnikiem takiego zdarzenia, jest wykorzystywana jako dawca takiej informacji, jako ktoś, kto taką informację na te ogólnopolskie łącza wrzuca. Natomiast bardzo często to nie musi być uczestnik, to może być po prostu ktoś, kto w danej dziedzinie, kto w danym temacie się kręci, jest rozpoznawalny jako osoba, która ten temat w swoich rękach ma, albo po prostu jest wybrana z jakiegoś tam zamkniętego, wąskiego grona naszych sukinsynów, naszych fachowców do tego, żeby z takim tematem pobiec do przodu. W przypadku Alkotubek mieliśmy tak naprawdę informację płynącą z samej góry, bo ten temat został wystartowany przez premiera. Tu oczywiście pojawił się od razu bardzo precyzyjnie opisany problem, bo ten problem, reaction solution, ten pierwszy element jest właśnie kluczowy, żebyśmy unaucznili ludziom, dlaczego to jest ważne, dlaczego tym, a nie innym się zajmujemy. Tutaj problem był opisany bardzo proste. Mamy opakowanie przypominające opakowanie soczków dla dzieci. Dzieci będą się mylić, będą kupować, czy będą dostawać od rodziców takie właśnie opakowania. Będą chlać tą wódę na umór, te zaprawione z owocowym soczkiem jakieś tam właśnie alkoholowe napoje. Będziemy mieli hekatombę, będziemy mieli katastrofę, będziemy mieli kompletną kichę. Punktem drugim jest reakcja na określony przez tego wrzucającego problem. W przypadku tych alkotubek pojawili się oczywiście właśnie eksperci, pojawili się ludzie znani z tego, że są znani, różnego rodzaju celebryci i parę innych osób, parę innych twarzy i zaczęły właśnie nawijać nam makaron na uszy na temat tego, jak to będzie wielkim problemem dla rodziców, że ci rodzice biedni będą musieli się zastanawiać, dlaczego, czy który soczek kupić swojemu dziecku, że te matki biedne, skołowane nie będą w stanie rozróżnić soczku za 2,50 od alkoholowego napoju z naklejoną metką akcyzy od tego, co jest dla dziecka, od tego, co jest dla starego na wieczór albo dla niej na wieczór i tak dalej, i tak dalej. Reakcja na problem musi być rozdmuchana przynajmniej o 2, 3, 4 poziomy wyżej niż sam problem mógłby się wydawać nam, zwykłym obywatelom. No bo tak naprawdę zobaczmy nawet na przykład tych alkotubek, o których w tej chwili rozmawiamy. Ile osób spośród nas, spośród zwykłych ludzi, ma problem z tym, że musi jakoś kupić alkohol w formie zamaskowanej, w formie szczeniaczka, w formie alkotubki. Oczywiście od wielu lat już czytamy informacje, że ta forma spożywania alkoholu stała się bardzo popularna. Mówi się powszechnie o tym, że nawet ludzie na bardzo wysokich stanowiskach, ludzie na bardzo wysokim poziomie wykształcenia czy na bardzo wysokim poziomie w hierarchii służbowej firm kupują sobie takie właśnie szczeniaczki i różnego rodzaju nalewki, nie nalewki, wynalazki alkoholowo-owocowe, żeby ukryć swój prawdziwy alkoholizm. Natomiast nawet jeżeli zaakceptujemy informacje, które na ten temat są nam serwowane co jakiś czas przez media, to musimy pamiętać o tym, że dotyczy to dalej maleńkiego fragmentu społeczeństwa, maleńkiej grupy ludzi dorosłych, grupy, która de facto w skali całego kraju nie ma specjalnego znaczenia, nie ma specjalnej wagi, bo jest to problem absolutnie marginalny. Jeżeli więc mamy tutaj sytuację, w której te alkotubki pojawiają się na normalnej sprzedaży w sklepach większych, mniejszych, takich i owakich, to moim zdaniem szansa na pomylenie takiego napoju owocowego dla dorosłych, na którym jest przyklejona metka akcyzy, który kosztuje swoje, który jest sprzedawany w zupełnie innym miejscu, przecież do jasnej cholery w sklepie, niż napoje dziecięce, szansa na to, żeby to było prawdziwym problemem, jest praktycznie żadna. Jest to typowa gównoburza, jest to typowy towar, który został zdjęty z półki, jest to temat zastępczy, który ma przykryć inne rzeczy. Mamy więc tą fazę pierwszą, czyli określenie, że jest problem alkoholu sprzedawanego w opakowaniach zbliżonych,
swoim wyglądem zbliżonych, swoim designem, swoim projektem do tego, co dostają dzieci. Mamy reakcję, czyli kwik najróżniejszych ekspertów, kwik najróżniejszych gadających głów, celebrytów, ludzi znanych z tego, że są znani, na temat tego, jak to wielki problem, jak to wielkie zagrożenie będzie powodowało w naszym społeczeństwie, jak to wiele śmierci, problemów najróżniejszego typu zostanie spowodowane. Ta faza druga, faza reakcji na problem wskazany przez ludzi, którzy cały taki temat uruchamiają, ta faza reakcji jest kluczem, bo to w fazie reakcji ma zostać wytworzone wrażenie, że grozi nam wielkie niebezpieczeństwo, że naszym dzieciom grozi wielkie niebezpieczeństwo, że naszemu przyszłości naszego społeczeństwa grozi wielkie niebezpieczeństwo. Ten element bój się, miej obawę, nasłuchuj, czy wyglądaj tego zbawcy, tego jeźdźca na białym koniu, który przyjedzie i ciebie uratuje, to jest standardowy drugi klocek tej trzyklockowej układanki. Masz problem, reakcją ma być twój strach, ma być twoje zainteresowanie, ma być twoje stuprocentowe, tunelowe skupienie na temacie, który został ci pokazany przez animatorów komunikacji publicznej, przez animatorów tego przekazu, który leje się na ciebie z telewizorka, radia, wielkich portali, czy choćby skąd znanych ludzi na mediach społecznościowych. To wszystko są działania planowe, to wszystko są działania celowe, one w takim szyku muszą się odbywać. No i mamy ten etap trzeci, kiedy ten strach został już wygenerowany, kiedy to zainteresowanie, potem strach zostały wybudowane, pojawia się solution, pojawia się rozwiązanie problemu, no i tu zawsze, bez wyjątku, pojawia się jeździec na białym koniu. Tym jeźdźcem na białym koniu w przypadku Alcott Trubek był oczywiście nasz najjaśniejszy premier, tym jeźdźcem na białym koniu, ale zarazem tym człowiekiem, który zgłosił problem, był właśnie Donald Tusk. To od niego poszła informacja, że rząd się tym zajmie, że rząd to rozwiąże, że rząd się tym będzie zajmował i tak dalej. Ale co jest ważne? Tutaj w przypadku Alcott Trubek mieliśmy do czynienia z sytuacją dość szybką, szybko rozegraną piłką, szybko rozegranym tym tematem, tym zagraniem problem reaction solution. Bo jest to sprawa już tak gówniana, jest to sprawa już tak kompletnie błaha i nieistotna, że fachowcy od marketingu politycznego, fachowcy od komunikacji politycznej zrozumieli, że takim tematem da się grać dwa, no maksymalnie trzy dni. Że jest to temat, który po prostu, owszem, nadaje się do tego, żeby odwrócić uwagę ludzi na inny temat, skierować ją tam, gdzie chce mieć ją skierowaną rząd. Natomiast jest to temat zbyt słaby, i będzie on grzał co najwyżej dwa dni, może jeszcze raz czy dwa razy pojawi się w jakichś komentarzach podsumowujących przebieg tygodnia, czy w jakichś dokumentach, czy w rozmowach gdzieś tam w przyszłości, gdzie w oparciu o ten temat będzie można zaproponować jakieś duże rozwiązanie. Natomiast uznano, że temat ten akurat w tym wypadku, w kwestii Alcott Trubek, jest zbyt słaby, żeby robić z tego większy problem. Generalnie w takich sytuacjach, kiedy uruchamiane są właśnie te tematy zastępcze, rząd zawsze ma dość mocno skierowaną uwagę na to, jak długo dany temat można grzać, jak długo tym tematem należy podkręcać ludzi, jak długo on po prostu jeszcze działa. Jeżeli się okaże, że paliwo w takim temacie zastępczym jest na tydzień, półtora tygodnia czy dwa tygodnie tej naparzanki politycznej, że nadaje się on wystarczająco, jest wystarczająco mocny, że nadaje się do naparzanek w studiach telewizyjnych, gdzie można zaprosić przedstawicieli dwóch, trzech, czterech partii politycznych, które są rozpoznawalne dla zwykłego wyborcy i wykorzystać do tego, żeby pokazać, że my jesteśmy świetni, a ci nasi poprzednicy to zrobili coś nieładnego, albo ci ludzie, którzy chcą nam władzę odebrać, zrobili coś równie nieładnego, to poprzednicy i tak dalej. W zależności od tego, jak mocny mamy taki temat, jak mocny jest potencjał takiej właśnie gównoburzy, takiego mieszania w niczym, w zależności od tego dany temat jest ciągnięty dłużej lub zabijany odrobinę wcześniej. Cały czas prowadzone są również badania. Badania, które sprawdzają, czy uwaga ludzi jest nadal przywiązana do tego tematu, który jest nakręcany w danym momencie, czy też ta uwaga spada, ta uwaga przesuwa się znowu w stronę tego, co jest naprawdę ważne. No, w naszym przypadku takich tematów popowodziowych choćby nie brakuje, czy w ogóle powodziowych nie brakuje. Natomiast tu cały czas prowadzone są badania, żeby ludzie sterujący tym tematem, sterujący tym zamieszaniem, nie przepalili momentu. Żeby oni zrozumieli, że trzeba bardzo precyzyjnie pilnować chwili, w której koniec już narzekania, koniec już podkręcania atmosfery, koniec już budowania tego napięcia, tego oczekiwania, że ten jeździec na białym koniu w końcu przyjedzie, w końcu pomoże, w końcu rozwiąże za nas problem. Problem, który nie ma znaczenia. I oni wiedzą doskonale, kiedy zastosować to uderzenie. To mocne uderzenie, to rozwiązanie, które ma sprawę zamknąć, ale bardzo często nie rozwiązuje problemu,
jest tylko rozwiązaniem pozornym. Jak wygląda rozwiązanie pozorne? Dlaczego takie rozwiązanie czasami tylko udaje naprawdę rozwiązanie danego problemu? Bo bardzo często to nie było prawdziwe zadanie. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, której jakby podjęcie przez rząd, podjęcie przez media, podjęcie przez polityków nie miało na celu to, żeby sobie poradzić z istotą problemu, tylko miało na celu to, żeby wypromować jakąś osobę, przepchnąć jakiś przepis, przepchnąć jakąś informację, która byłaby normalnie nie do zaakceptowania dla zwykłych ludzi, która normalnie skończyłaby się kłopotami wyborczymi czy kłopotami związanymi z popularnością danego polityka czy partii rządzącej w danym momencie. Jest tu przykładów cała masa, ja przytoczę wam tylko kilka. Mamy słynne wypadki drogowe, które na przykład, tak jak ten w Warszawie na ulicy bodajże Bokserskiej, gdzie wariat jadący z dużo, dużo za wysoką prędkością spowodował śmierć osób, które były dookoła. Na hasło, że ktoś tam jechał niezgodnie z przepisami, jechał w sposób absolutnie urągający sensowi jakimkolwiek zasadom normalnego funkcjonowania. To, że ktoś jechał w sposób nieodpowiedzialny, to, że ktoś zrobił rzeczy karygodne, dla rządu jest wystarczającym powodem, żeby taką sytuację, taką tragedię wykorzystać na przykład do zlecenia przebudowy całej ulicy za wiele milionów złotych przez wiele miesięcy. Taką sytuacją czasami mamy akcję, kiedy na przykład ze względu na taki podobny wypadek drogowy wprowadzamy przepis, który dotyczy wszystkich użytkowników danego typu pojazdu, na przykład wszystkich ciężarówek albo wszystkich użytkowników dróg w Polsce w ogóle. I na przykład na kanwie wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, kiedy to jadący bez uprawnień, pijany prawdopodobnie wariat spowodował śmierć pasażerów samochodu, w którego tył się wbił. Wcześniej jeszcze mamy pana Sebastiana, który uciekł do Dubaju, też wbijając się z nadmierną prędkością w tył jadącego zgodnie z przepisami samochodu i tak dalej. Na bazie takich pojedynczych wypadków, w których zwykle dochodzi do sytuacji, że ktoś całkowicie ignoruje przepisy, ignoruje rzeczywistość, prawa fizyki, zdrowy rozsądek, czy cokolwiek jeszcze, co nadzoruje funkcjonowanie człowieka, w takich sytuacjach ta metoda problem, reaction, solution proponuje nam rozwiązanie, tą solucję końcową, która dotyka wszystkich kierowców w kraju. No tu przykład prosty, te dwa wypadki śmiertelne, spowodowane przez kierowców, którzy jechali pod alkoholem, czy przekraczając kompletnie wszystkie racjonalne zasady ruchu drogowego, te dwa wypadki będą wykorzystane do tego, żeby uzasadnić wprowadzenie 40 paru nowych odcinkowych pomiarów prędkości na polskich drogach szybkiego ruchu i na polskich autostradach. Na drogach, które są najbezpieczniejsze w kraju, bo są zrobione naprawdę w sposób fantastyczny. Jako człowiek, który jeździ 3-4 tysiące kilometrów po Polsce co miesiąc, mogę to spokojnie potwierdzić z własnego doświadczenia. Na drogach, które są lepsze bardzo często standardem technologicznym, technicznym, jakością odblaskowego oznakowania, jakością oświetlenia rozjazdów, jakością barier energochłonnych i tego wszystkiego, co składa się na nowoczesną drogę, mamy dzisiaj drogi lepsze niż te w Niemczech, które zawsze były dla nas takim niedoścignionym wzorem. Mimo tego, ze względu na rezultat polityczny, ze względu na punkty zbierane w sondażach, na podstawie dwóch wypadków spowodowanych przez dwóch kompletnie nieodpowiedzialnych gnoi, którzy powinni życie spędzić za kratami, będziemy mieli uzasadnienie dla wprowadzenia 40 odcinkowych pomiarów prędkości. Pomiarów, które są nielogiczne, bo masa dróg, które dzisiaj w Polsce mają ograniczenie do 120 km na godzinę dla aut osobowych, tak naprawdę ma to ograniczenie tylko dlatego, że Tusk w pierwszej swojej kadencji spieprzył sprawę i nie udało mu się tych dróg zarejestrować czy zbudować zgodnie ze standardami autostradowymi. Te 20 dodatkowych kilometrów na godzinę dopuszczalnej maksymalnej prędkości na drogach takich jak choćby moja ulubiona S8 od Wrocławia aż pod Łódź, to jest zbrodnia. Tam spokojnie powinno być 140, ta droga powinna być autostradą, ta droga powinna przemieszczać się jeszcze o te 20 km szybciej na godzinę niż dzisiaj pozwala. Powiecie, że to przecież nie ma znaczenia, natomiast spróbujcie jechać trasę 800 km w ciągu jednego dnia, pokonując te 200 km od Łodzi do Wrocławia dwa razy w ciągu na przykład jednego wyjazdu i zobaczycie, jaką różnicę daje wam 20 km na godzinę na 400 km, które musicie pokonać po takiej drodze. Także temat tu wykorzystany był oczywiście trochę inny, no bo mamy małpki, mamy tą właśnie sytuację, że to będziemy w tym momencie załatwiali sprawę, że będziemy regulowali, będziemy reagowali i tak dalej. Czasami, jeśli chodzi o tego typu temat zastępczy, to reakcja, ta solucja, to rozwiązanie przynoszone przez ludzi z rządu jest kompletnie chybione. Bardzo często jest rozwiązaniem, które zaczyna wchodzić w życie miesiące po tym, jak
do takiego zdarzenia dojdzie. No tu przykład właśnie z przebudową na przykład ulicy, na której doszło do medialnie rozpoznawalnego wypadku drogowego czy katastrofy. Natomiast bardzo często kończy się to tak zwanym wesołym oberkiem. Rząd obiecuje nam rozwiązanie, pokazuje, jak ono będzie wyglądać, a potem każe nam się zająć następnym tematem, odwrócić naszą uwagę w jeszcze inną stronę. Nie patrz na powódź, nie patrz na temat alkotubek, popatrz tam. Tam jest rzecz dla ciebie ważna, tam masz się skupić. Nie patrz na powódź, patrz tam, tam masz się skupić. W takich wypadkach bardzo często jedynym rozwiązaniem jest to, że zaczynają lecieć głowy. I oczywiście, jeśli lecą głowy ludzi winnych za daną sytuację, jeśli trafia do więzienia człowiek, który zabił ludzi, jeśli trafia choćby na listy gończe człowiek, który zabił ludzi i uciekł z kraju, to powiedzmy sobie szczerze, jest to rozwiązanie, które w jakimś stopniu próbuje rozwiązać prawdziwy problem. Natomiast bardzo często lecą głowy albo lecą z te stanowiska ludzie, którzy w danej sytuacji nie mieli nic do gadania, bo byli trzymani od góry pancerną ręką układów politycznych, relacji politycznych właśnie w ramach choćby zmiany systemu partyjnego, zmiany jednej bandy, która trzymała koryto przez ostatnie lata na drugą bandę, która koryto będzie trzymać. I tu dobrze, jeśli lecą ze stanowisk ludzie odpowiedzialni za dany problem, odpowiedzialni za daną sprawę, natomiast bardzo często reakcja jest kompletnie przestrzelona, a solucja, a to rozwiązanie jest nieskuteczne, bo dotyka nie tych ludzi, którzy daną sytuację sprowokowali, którzy daną sytuację dopuścili do wystąpienia. I tak dokładnie mamy w kwestii naszych alkotubek. Pani minister Leszczyna w kwestii załatwiania sprawy związanej właśnie z tymi niedopuszczalnymi alkotubkami, mimo tego, że Ministerstwo Zdrowia miało informację o tym, że taki produkt pojawił się na rynku już od lipca, ta informacja już w lipcu trafiła do resortu pani Leszczyny, dopiero teraz, gdy najwyższy Donald Tusk wskazał ten problem jako problem zastępczy, którym będziemy zajmowali się przez 2-3 dni w mediach, dopiero teraz pojawiły się reakcje, dopiero teraz wszyscy nagle obudzeni zaczęli informować nawzajem siebie, jak to strasznie jest, że nie zadbaliśmy, jak to strasznie jest, że nie zauważyliśmy tego projektu. I tutaj patrząc na rozwiązania mamy sytuację taką, że mamy faktycznie jedną ofiarę. I nie jest to ofiara przepicia owymi właśnie alkotubkami. Tą ofiarą jest człowiek, który był dyrektorem Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Pan dyrektor napisał taką opinię, że niestety to, co zrobił przedsiębiorca, który te alkotubki wymyślił, wszystko, co on zrobił, jest zgodne z prawem. Opakowanie odpowiada ustawie z roku 82 bodajże. Opakowanie jest opatrzone jasną informacją, że w środku jest wódka i jakiś tam sok. Ono jest zgodne z przepisami sanitarnymi, ono jest zgodne nawet z przepisami finansowymi, bo jest na nim po prostu przymocowana etykieta akcyzy. Wszystko jest zgodne z prawem, natomiast oczywiście jest wątpliwe moralnie. No i cała ta sytuacja prawdopodobnie została wykorzystana przeciwko niemu, bo musiała być jakaś ofiara takiego wielkiego uchybienia, takiego wielkiego skandalu. Pan dyrektor zrozumiał swoją życiową rolę, zrozumiał, co mu należy zrobić, albo ktoś mu kazał po prostu. Złożył rezygnację, a pani minister Leszczyna przyjęła tę rezygnację. Przyjęła tę rezygnację, bo ze względu na dobro narodu, uwaga, próbuję być poważny, ze względu na dobro narodu stwierdziła faktycznie, człowiek, który odpowiada za przeciwdziałanie uzależnieniom, nie zareagował wystarczająco silnie, nie zareagował wystarczająco szybko i to jest w ogóle granda. Jak to możemy wszystko podsumować? Myślę, że najprościej zrobić to bez emocji, na zimno i dokonując właśnie wiwisekcji. Temat alkotubek to jest klasyczny przykład takiego właśnie mechanizmu politycznego, mechanizmu związanego z politycznym marketingiem, kiedy wymyślamy sobie jakiś gówno powód do zrobienia gówno burzy. Kiedy powód czy projekt, pretekst, który nie ma żadnego znaczenia dla ludzi, jest wykorzystywany do tego, aby zamaskować problemy trudne, aby zamaskować prawdziwe, realne problemy, problemy, na które władza najczęściej potknęła się, wywróciła się na pysk i malowniczo rozbiła sobie nos, albo, tak jak w przypadku powodzi, zaniedbania, kompletnie szalona fantazja, czy nieuwaga, czy nieostrożność w rzucaniu komunikatów, w rzucaniu zapewnień przez premiera, doprowadziły do śmierci wielu ludzi, doprowadziła do ogromnych zniszczeń, do zmarnowania majątku całego życia setek albo tysięcy ludzi tam na południu Polski. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy temat, o którym ludzie z rządu, ludzie z Ministerstwa Zdrowia wiedzieli od lipca, jest wzięty do ręki celowo w momencie, w którym taki temat zastępczy jest potrzebny. Pani Leszczyna znała sprawę od lipca.
Pan, który był szefem tego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, znał ten temat. Temat został przeanalizowany przez prawników, przeanalizowany właśnie przez ludzi, którzy zajmują się dopuszczaniem produktów tego typu na rynek. Był legalny, był właściwie oznakowany, był we właściwy sposób jakby przygotowany dla rynku. Tam nie było miejsca, żeby reagować od strony prawnej, ale można zawsze pogrozić ręką, można pogrozić paluszkiem człowiekowi, który takim instytutem zarządza i doprowadzić albo zażądać jego zwolnienia, zażądać jego rezygnacji. Czy to była rezygnacja prawdziwa, czy wymuszona politycznie? Nie wiem. Pewnie nigdy się tego nie dowiemy. Czy był to człowiek z obecnego układu, czy z układu poprzedniego? Nie wiem. I też to pewnie ciężko będzie sprawdzić, bo nie każdy ma legitymację partyjną partii, która była poprzednią albo która jest teraz. Jak to wyglądało od strony technicznej? Nie wiem i mówiąc szczerze, do naszej rozmowy dzisiaj to w ogóle nas nie powinno interesować. Interesuje nas pewien mechanizm. Mamy poważny temat związany z powodzią, z zaniedbaniami, z brakiem przygotowania, z totalnym blamażem służb państwowych na tak wielu poziomach, że głowa boli i nagle pojawia się królik z kapelusza, jakiś gówno temat wyjęty, żeby stworzyć gówno burzę. Rozgrywany jest według metody problem, reaction, solution, problem, reakcja, rozwiązanie. Rozgrywany jest w sposób podręcznikowy. Co mogli chcieć przykryć? Szczerze wam powiem, lista jest ogromna. Bo pomijając już tematy, które w tej chwili zachodzą w Komisji Europejskiej i w Europarlamencie, o których będzie materiał, pomijając tematy związane choćby z tym, co w tej chwili uchwala polski Sejm, albo co odbywa się w trakcie posiedzeń Sejmu tych, które między innymi analizują sytuację powodziową, temat tych pieprzonych alkotubek może mieć jeszcze rzecz, jakby może mieć wartość dodatkową, oprócz tego, że ma przykryć tematy niewygodne. On może być takim dowodem dla zwykłych ludzi, was tam i ludzi, którzy nas nie oglądają, na to, że rząd jest sprawny, że rząd jest skuteczny, że rząd potrafi robić dobrą robotę. Okej, może nie uchroniliśmy tysięcy zalanych gospodarstw rolnych, tysięcy zalanych domów, mieszkań, biur, firm, szkół, szpitali i tak dalej. Może nie uchroniliśmy jakiejś ilości ludzi od śmierci w powodzi, może nie uchroniliśmy masy strat materialnych, zniszczenia ogromnej ilości infrastruktury, może utonęła oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Górze warta 100 milionów złotych, może Wody Polskie nie zrobiły roboty, może ten pozew zbiorowy mieszkańców zalanych regionów o to, w jaki sposób zarządzane były w momencie przededniu, czy tam w przededniu powodzi zbiorniki retencyjne, może to są problemy, z którymi nie poradziliśmy sobie jako rząd, może te masowe problemy z odszkodowaniami, które w tej chwili się rozpędzają, to też jest powód, który nie poradziliśmy sobie jako rząd, ale przynajmniej z tematem alkotubek my jako rząd, ten najjaśniejszy premier, ten najlepszy na świecie zestaw ministrów, wiceministrów, których jest ilość przekraczająca jakikolwiek zdrowy rozsądek, my jako rząd, jako wasza władza zajęliśmy się problemem alkotubek od początku do końca w 3 dni. Dlaczego w 3 dni? Dlatego, że taki gówno temat nie grzałby dłużej. Nie byłby w stanie dłużej utrzymać uwagi ludzi przy temacie, który nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Popatrzcie na takie sprawy, zastanówcie się, czasami widząc taką wrzutkę z kosmosu zupełnie, wrzutkę dziwną, wrzutkę, która nie ma sensu, która nie ma żadnej logicznej, żadnego logicznego uzasadnienia, dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat ten temat, dlaczego akurat takimi narzędziami, takimi metodami dany temat jest wrzucany wam na twarz. Dlaczego w tej chwili powinniście zajmować się alkotubkami, a nie rzeczami naprawdę ważnymi, rzeczami, które mają naprawdę, naprawdę ogromną wagę i wartość. Patrzmy na to, bo tego typu rozwiązań, tego typu właśnie zastosowania techniki manipulacji polegającej na odwracaniu naszej uwagi na rzeczy, które nie są istotne, z tych narzędzi korzysta się w polityce bardzo, bardzo często, a one są naprawdę, naprawdę bardzo łatwe do rozpoznania. Wystarczy zobaczyć, kto przynosi problem, kto go nakręca, budując reakcję, a potem kto go gasi, kto go rozwiązuje, jak go rozwiązuje i z jakimi konsekwencjami. Mam nadzieję, że te nasze powtórki z technik manipulacji dla nowych widzów jest cała playlista dotycząca różnych technik manipulacji od okna Overtona przez wiele, wiele, wiele innych takich technik manipulacji. Ja staram się wam pokazywać jak najwięcej przez ostatnie lata. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. Bardzo dziękuję za każdą wpłatę na naszą zrzutkę czy postawienie nam kawy. Zarówno ja, jak i moja córa, jak widzicie, próbujemy robić jak najwięcej i w socjalach, i tutaj na kanale. Przede mną sporo wywiadów na kanałach innych osób,
ale to o tym wszystkim będę Was informował. Przede wszystkim informował tych z Was, którzy zostawią swój adres mailowy na stronie www.pogodneshorty.pl. Tam, jeżeli wpiszecie swojego maila na ten adres mailowy, będę mógł Wam wysyłać powiadomienia o tym, że pojawił się nowy film na tym kanale Radek Pogoda, albo że Radek Pogoda wywędrował gdzieś, żeby nagrać jakiś wywiad, żeby nagrać jakąś rozmowę u innych ludzi. A okazji nie brakuje, szczególnie w ciągu ostatnich paru tygodni, bo temat związany z powodzią, temat związany z reakcją państwa polskiego albo brakiem tej reakcji jest dość interesujący dla wielu nowych ludzi. Dla Waszej informacji będę w najbliższym czasie na kanale Niezależny Lublin, będę w paru innych miejscach, o wszystkich tych nagraniach będę Was informował. Raz jeszcze bardzo dziękuję za uwagę, za czas, za to, że woleliście posłuchać trudnych tematów u pogody niż prognozy pogody w telewizorku czy na Netflixie jakiegoś szalonego serialu. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.